Siema! Jeżeli ten materiał nie jest waszym pierwszym na kanale, to już na pewno niejednokrotnie słyszeliście, że Flash, a tym bardziej Wally West, jest moim ulubionym superbohaterem ze świata DC. I jest to tyle ciekawe, ponieważ nie zawsze tak było. Moje pierwsze doświadczenia z Wally były wręcz w drugą stronę, że nie bardzo lubiłem tą postać i nie do końca rozumiem fenomenu wokół tej postaci, ponieważ kiedy ja wchodziłem w świat komiksu, no i praktycznie do dnia dzisiejszego, bardzo często słyszę frazę: Wally West jest najlepszym Flashem. Wally West jest dużo ciekawszy niż Barry Allen. Jest to opinia, do której ja potrzebowałem tak naprawdę kilku dobrych, ładnych paru lat, żeby dojść i współdzielać tą opinię. Więc coś jest miło, co jest przede wszystkim takiego w Wally Westie, że grono czytelników, i myślę, że niemałe grono czytelników, właśnie postrzega go jako najbarwniejszego speedstera spośród wszystkich. Nim jednak przejdę do rzucania za i przeciw, to warto spojrzeć, jak wygląda sytuacja Wally'ego Westa od czasu New 52, czyli po polsku Nowe DC Comics. Był to okres, który myślę, że nie sprzyjał tej postaci przepotężnie. Więc jeżeli byłeś czytelnikiem, właściwie tak jak ja, który wchodził od tego momentu w świat DC, to tym bardziej nie szło współdzielić takich pochwalnych opinii ku temu bohaterowi. Przypominając, New 52 w ogóle nie mieliśmy naszego rudowłosego speedstera. Na jego miejsce pojawił się nowy czarnoskóry siostrzeniec Iris West, który zastąpił dobrego rudzielca i to był koncept, który w tamtym czasie troszkę szokował, dzielił fanów, aczkolwiek na tyle dobrze został on poprowadzony, że już na stałe wywarł się w świecie DC i towarzyszy nam po dziś dzień. Po tym okresie przechodzimy w okres DC Odrodzenie i tam powraca nasz rudowłosy speedster. Widziałem po grupach wtedy czytelniczych, że o, wszyscy tak skakali z radości, że jej, on wraca i tak dalej. Szybko ten zapał ogasł i jak zobaczyliśmy, co się z tym bohaterem dzieje. Po pierwsze miał problem, żeby wniknąć w rzeczywistość. Jak mu to już się udało zrobić, to nikt go praktycznie nie pamiętał, więc bardzo długi okres czasu zajęło mu, aby przede wszystkim odzyskać pamięć o samym sobie. No i kiedy już mu się to udało w jakimś stopniu zrobić, to kolejnym problemem było nieposiadanie rodziny, którą posiadał przed Flashpointem. Potem przyszedł okres kryzysu bohaterów, czyli chyba najbardziej krytykowanego wydarzenia w świecie DC. O ile sam koncept mi się całkiem podobał, tak to jak została potraktowana postać Wally'ego jest bardzo sprzeczne z prowadzeniem tej postaci przez kilkadziesiąt lat i to tylko mieliśmy naciski wydawnictwa, jak i samego scenarzysty, którzy wykazali się po prostu niezrozumieniem tej postaci. No i od tego momentu Wally West miał cały czas pod górkę, dopiero nazwijmy to nowa linia, czyli nowa granica, dało świeżą perspektywę, którą ładnie wyciągnął Jeremy Adams. Ponieważ ran o tym bohaterze przede wszystkim naprawia niektóre grzechy z przeszłości. Okres nowe DC Comics, DC Odrodzenie, ale przede wszystkim sięga po to, co było najlepsze w Wally Westie i potrafi to nie tylko wyciągnąć i dać to nowemu czytelnikowi współczesnemu, ale także podać to w współczesnych standardach, aby to było atrakcyjne. I teraz przejdźmy po kolei, bo ja zgadzam się jak najbardziej, że Wally West jest tym najlepszym Flashem. I dlaczego tak sądzę? Zacznijmy od tych heroicznych czynów, zaznaczając, że Wally West na swoim koncie nie ma lepszych wyczynów niż Barry Allen, ponieważ ikoniczni bohaterowie to mają do siebie, że niezależnie od tego, jakim się będzie wiodło, to w ich kierunku będzie takie parcie, żeby oni byli na pierwszym planie. Szybkie przykłady. Kryzys na nieskończonych ziemiach, Flashpoint, Dark Crisis. Trzy wydarzenia o skali kryzysów, gdzie Barry odgrywał mniejszą lub większą rolę, kiedy także był Wally West, mógł odgrać, ale on był gdzieś tam. Więc tak czy inaczej, ilość takich zasług będzie większa po stronie Barry'ego, aczkolwiek w tych czynach heroicznych jest kilka cech, które możemy dać na korzyść Wally'ego. Jedną z pierwszych, ja tutaj się powołam na komiks Urodzony Splinter, czyli swego rodzaju taki rok pierwszy, jeżeli mówimy o naszym Wally Westie, był taki moment, kiedy Wally West, zanim jeszcze wskoczył w dziano Kid Flasha, zanim jeszcze w ogóle miał swoje moce speedsterskie, uratował Barry'ego Allena. I gdyby nie ten moment, to byśmy nie mieli w ogóle Barry'ego Allena, Kid Flasha i ogólnie koncept speedsterów troszkę mógłby legnąć w gruzach. Mamy tutaj moment, kiedy Wally West szedł swoją ciotką na spotkanie z Barrym. Spotkanie się trochę przesunęło, wiadomo, standard. I wtedy widzi Wally West Barry'ego Allena
jako Flasha, który został ranny i na nim pojawia się przestępca z pluwą mierzącym mu w łeb. I wtedy Wally West wyskakuje, uszkadza hydrant, polewa wodą tego złego i dzięki temu pary mógł się ocknąć i na tyle miał odpowiednie ilości czasu, że mógł wstać i tamtego złomotać. Czyli widzimy, że Wally West już od takiego maluśkiego brzdąca, no może nie brzdąca, ale dzieciaczka, miał w sobie takie pokłady bohaterskie i nie bał się przede wszystkim, że już wtedy potrafił wykazywać się heroicznymi czynami. Kolejnym komiksem, na który będę chciał się powołać, to będzie Flash Zabójcza Prędkość. Tutaj mamy bardzo ważny moment, nie tylko w dziejach Wally'ego, ale ogólnie speedsterów, ponieważ tutaj można powiedzieć, że była taka forma rewolucji, jeżeli mówimy o koncepcie Speed Force, czyli tego źródła energii speedsterów. Do tej pory coś tam było wiadomo, że jest i stamtąd jest moc speedsterów, ale jako szerzej nie wgryziono się w ten koncept. Dodatkowo była taka forma legendy, że w tym źródle energii po jego drugiej stronie jest coś więcej. Taki troszkę drugi świat, można by powiedzieć. Jeżeli ktoś osiągnie odpowiednią prędkość, żeby tam się dostać, to już do tego nie wróci, do tego normalnego świata. I Wally West jest pierwszym speedsterem, który przekroczył tą barierę. Dostał się tam i uwaga, wrócił, czyli zrobił to, co Barry Allen nie potrafił w kryzysie na nieskończonych ziemiach. I dzięki takiej podróży tu i tam, Wally odkrył troszkę nowych mocy, co pozwoliło mu lepiej opanować Speed Force, swoje źródło energii. I tutaj można powołać się na drugi komiks, który jest już bardzo współczesny, Powrót Wally'ego Westa. W części z Barrym Allenem mamy historię o pierścieniu Barry'ego Allena. Pierścień, który Barremu służy, że nosi go na palcu i tam się mieści jego kostium, który jest odpowiednio kompresowany. Wally West początkowo też tak chował swój strój, ale bardzo szybko to się zmieniło, ponieważ Wally West opanował Speed Force do takiego poziomu, że on potrafił tą energię wyciągać i właśnie za jej pomocą tworzyć swój strój. Czyli bardzo przydatna umiejętność, żeby nie nosić tych ciuchów przy sobie lub na sobie. Dodatkowo, ilekroć one będą się uszkadzały, no to potrafi je na bieżąco naprawiać. Czyli bardzo przydatna umiejętność, ale pokazująca, do jakiego stopnia Wally opanował Speed Force i podkreślam, że on przynajmniej szybciej się to nauczył niż Barry. Barry po dziś dzień tego nie umie, ale z tego co każe jeszcze Bart Allen na podobnej zasadzie też potrafi stworzyć swój kostium, tylko jego poziom panowania Speed Force jest dużo słabszy. I tu ponownie można wrócić do Flash Zabójcza Prędkość, ponieważ pamiętajmy, że tutaj Bart Allen miał problem z opanowaniem energii i dzięki Wally'emu, dzięki parciu w tego bohatera udało mu się ją lepiej opanować, czyli też widzimy, jak się sprawdza jako mentor w momentach takich kryzysowych. No i myślę, że jeszcze takim istotnym komiksem będzie do przytoczenia Wojna Flashów, ponieważ tutaj pada ważny zwrot od Barry'ego do Wally'ego. Zwrot, który potwierdza nam, że Wally jest szybszy od Barry'ego Allena. I to jest bardzo istotne w kontekście końca tego komiksu, kiedy oni we dwójkę ścigają się złoczyńcę i wtedy Barry mu wprost mówi: ja nie dam rady go dogonić, ty to musisz zrobić. I co? I Wally osiąga tą prędkość, aby dojść do tamtego gościa. I tutaj także padają ważne słowa mówiące, dlaczego w ogóle Wally jest szybszy od Barry'ego Allena. I niekoniecznie to się wiąże z opanowaniem Speed Force, a bardziej z motywacjami naszego bohatera, ale do tego przejdę troszkę później, kiedy już będę mówił o bardziej osobistej stronie Wally'ego Westa. Jest jeszcze jeden komiks, który warto tutaj przytoczyć. Jest nim Flash Forward, czyli komiks, który uzupełnia nam Death Metal, ten jeden z ogromnych wydarzeń w świecie DC. Tutaj mamy zwrot akcji, kiedy na końcu tego komiksu Wally siada na krześle Morbiusa. Czyli tym krześle, gdzie siadasz, twoje emocje i tak dalej stygną i ty masz wiedzę z całego wszechświata. Nie każdy może usiąść na tym krześle. Jest tutaj wyraźnie powiedziane, że tylko najbystrzejszy umysłem i najbardziej uduchowiona postać, jakoś tak to było, mogą usiąść na tym krześle, bo są tego godne. I Wally West decyduje się na taki czyn, tak naprawdę poświęcając w tym momencie swoją rodzinę w myśl większych podbojów heroicznych, ale także, bo on do tego się nadaje. Więc to już jest potężne wyróżnienie pokazujące nam, że Wally West jednak jest znaczący w tym świecie DC. I na tym myślę, że już kończę takie przytaczanie heroicznych momentów. Jak widać, nie było tutaj takich momentów, które nam powiedział, że o, Wally zrobił coś takiego, że Barry Allen tu już totalnie leży i płacze, bo jego waga jest mniej przydatna. Nie, nic takiego nie było,
ale jest kilka kwestii potencjalnych, pokazujących, że tutaj tkwi bohater z takim potencjałem, że on spokojnie tą ikonę może przyćmić na wielu płaszczyznach. I teraz przejdźmy do tego, jaki jest w ogóle Wally West. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, kiedy ja myślę o Wally Westie, to jest jego optymizm, który jak u Nightwinga potrafi innych zarażać dosłownie. I taki optymizm jest bardzo ładnie wyciągnięty właśnie w tym komisie od Jeremy'ego Adamsa. Ponieważ tutaj mamy już na samym początku pokazanego bohatera, który ląduje w bardzo kiepskawej sytuacji. Jego świadomość wychodzi z ciała i wnika w różnych speedsterów z różnych epok czasowych, zaczynając od prehistorycznej. I nawet w tym momencie, kiedy Wally West ląduje w ciele jakiegoś speedstera, totalnie nie ma pojęcia, o co chodzi. I czy w ogóle z tego się uratuje, to nie załamuje się w tym momencie. Żadnej z tego nic nie miało miejsce. On wręcz w tym momencie bawi się i widząc dinozaura, wskakuje na jego głowę, biegnie po grzbiecie przez ogon, wyskakuje mówiąc, że ale super, będę miał co powiedzieć dzieciakom. I to pokazuje, jak nasz bohater ma poziom radości i że on to, co robi, czerpie z tego potężną frajdę. I to jest właśnie jeden z dwóch argumentów, które powodują, że Wally jest szybszy od Barry'ego Allena i ogólnie od innych speedsterów. Ponieważ tutaj znowu sięgnę po komiks Wojna Łotrów i jest przytoczone przez Barry'ego, że właśnie on widzi w Wally'im, że on nie traktuje tego na zasadzie, bo muszę, bo taki jest mój obowiązek. On tak jak tutaj, czerpie z tego frajdę. On do tego podchodzi, ponieważ lubi to robić i swoje obowiązki włączy na zasadzie przyjemne z pożytecznym. Lubię to robić, więc będę to robił, a że komuś pomagam, to tym bardziej fajnie. I taka radość przekłada się jak najbardziej motywacyjnie tego bohatera. Dodatkowo widzimy, że on właśnie, to już troszkę trzeba wybiegnąć też tą w serię, ponieważ mamy taki motyw, kiedy Wally West poszukował zajęcia dla siebie, dodatkowego hobby i on znalazł to hobby tymczasowo w wrestlingu, ponieważ na mieście obok niego toczyły się rozwałki, on tam pobiegł zmartwiony, o matko, co się dzieje. Ale uwaga, oni mu mówią spoko, mordo, nic się tutaj nie dzieje, to jest tylko udawane, my potem naprawimy. I Wally po raz kolejny wnika w tą pasję już tak bezpośrednio, chcąc to robić i czerpiąc z tego radość. Drugim czynnikiem, który w tym momencie też wychodzi, to jest otwartość naszego bohatera do nawiązywania relacji. W tym komiksie mamy kilka takich relacji, kiedy on po raz pierwszy kogoś poznaje. Jeden z takich jest Gold Beetle, czyli ta dziewczyna z przyszłości będąca połączeniem takiego Buster Golda z Blue Beetle i on bez problemu nawiązuje z nią relację. Choć jest to kobitka, która nie do końca pasuje mu charakterem, to nie ma problemu, aby z nią się dogadać, traktować na równi i jakoś spędzić z nią czas. To samo, jeżeli się wciele Jay Garricka i ogólnie z nimi speedsterami. Sięgając po inne komiksy, choćby właśnie nawet potem, widzimy tutaj także, jak on sobie radzi z speedsterami. Czy nawet myślę, że to będzie bardziej zauważane właśnie w tym komisie zaszedł, czyli zabójcza prędkość. Ponieważ tutaj widzimy u Lego Westa, jak on funkcjonuje z całą tą gromadą speedsterów i że fajnie się dogaduje i mimo tej różnicy charakterów potrafią traktować się na równi. Tutaj też komiks nam pokazuje, co jest tak naprawdę ważne dla Lego Westa i to jest element rodzinny. Tutaj co tak naprawdę mamy dopiero jego początki związku z Lindą, ale kiedy już przejdziemy do właśnie tego komiksu, to widzimy u Lego Westa, który już ma całą zbudowaną rodzinę. Ma żonę, ma dwójkę dzieci. Koncept też się troszkę zmieni w przyszłości, jeżeli mówimy o tą serię. I jest to bardzo ważny współczynnik u Lego Westa, który jest jego drugim motywatorem. I jest to fakt, który również tutaj pada, ponieważ Barry Allen także zauważył, jak ważna dla Wally'ego jest rodzina i nawet w tym komiksie widzimy, że Wally poza tą superbohaterszczyzną potrafi poświęcać im czasu. Nawet tutaj mamy takie retrospekcje, kiedy widzimy, że on bierze swoją dwójkę dzieci na stadion i tam pomaga im opanowywać swoje moce, ponieważ wie, że te dzieciaki i tak by chciały w to iść. Więc jeżeli już mają to zrobić, to lepiej pod kątem ojca, który ich poprowadzi, bo ma doświadczenie. W samej tej serii, niekoniecznie tutaj na początku już w tym albumie, ale troszkę dalej, będzie jeszcze więcej elementów obyczajowych. Element troszkę przypominający mi tak był prowadzony swego czasu Superman. Kiedy tutaj robi coś superbohaterskiego, wraca do domu i zajmuje się swoją rodziną, poświęca im czas, siada, rozmawia, rozwiązują problemy.
mają także własne problemy, ale bardziej prywatne tony także uderza i potrafią sobie bardzo fajnie spędzić czas i tutaj nawet właśnie ten wrestling przy tym jest wspomniany. To jest element, który on będzie swoimi dzieciakami nawet poznawał i troszkę rozkoszowywał. I jest to także fajny model rodziny pod tym kątem, że oni naprawdę sobie pomagają. Jest kilka takich momentów w serii Adamsa, kiedy Wally będzie miał pewne problemy i on nie będzie koniecznie odseparował swoją rodzinę od tego. Nie. Tutaj będzie mi pokazane, jak rodzina wspiera się w takich momentach i czy Linda, czy dzieciaki będą bardzo pomocnymi takimi kołami ratunkowymi dla Wally'ego. Myślę, że nie do końca to jest odpowiedni zwrot, ale to będzie bardzo duże wsparcie, nie tylko takie mentalne, ale również fizyczne, co bardzo mi się podobało. W tym wszystkim także mogę wskazać, że Wally West na pewno jest osobą, która jak Nightwing ma takiego lekkość właśnie języku. Wymieniłem tutaj przed chwilą postacie z różnych linii czasowych, wymieniłem także model rodzinny, ale to samo można przełożyć na innych superbohaterów w tym świecie. Barry Allen był takim swojego rodzaju bohaterem, gdzie miał Hala Jordana, Olivera Queena i kilku innych bohaterów, a nie było ich za dużo. W przypadku Wally'ego często widzimy tłumy postaci wokół niego i to jak on, mimo tych różnic charakterów, czy nawet niekiedy profesji, traktuje na równi i są to bliskie relacje. Takie najbliższą relacją zdecydowanie będą Tytani, Nightwing. Przecież u Toma Taylora, kiedy o gościnie pojawił się Wally West, to on po prostu rzuca się tak w ramiona Nightwingowi, tak by go chętnie wycofał w tym momencie. Tutaj także mamy nawet odwołanie do konkretnego traumatycznego okresu w życiu Wally'ego i tam widzimy inną postać, innego kumpla. I mimo nieciekawej sytuacji, mamy tutaj jednak taką momencik, że oni się traktują jak prawdziwi kumple, którzy na dobre i na złe będą się wspierali i to było bardzo fajne, swego rodzaju pocieszające. W samym tym albumie wyłania się dla mnie także dodatkowa cecha, jaka jest dojrzałość bohatera. Zobaczcie, jak to było w nieskończonej granicy. Było to właśnie w nieskończonej granicy. Tak dobrze powiedziałem. Mamy tam motyw, kiedy Barry Allen przekazuje pałeczkę Wally'emu, mówiąc, że teraz on jest Flashem, a on będzie swoje tam robił multiwersowe rzeczy. W tym momencie mamy taką, jej, Wally będzie tym spicerem. Super, nie mogę się doczekać. Otwieramy ten komiks, dochodzimy do już rozdziału z Wally i tam Wally się pojawia jako osoba, która mówi, nie, ja nie będę Flashem, ponieważ za dużo złego przeżyłem w ostatnim czasie, chcę od tego odpocząć, skupić się na rodzinie. I to jest moment, który jest dla mnie bardzo taki przełomowy, jeżeli chodzi o prowadzenie tej postaci, ponieważ widzimy bohatera, który wprost mówi, co on teraz chce i dlaczego on to chce. I jest to moment właśnie, który pokazuje, że jest to bohater, który będzie sobie na złość robił, czy bo inni mają oczekiwania wobec niego. Jest to bohater, który zna się, wie, czy on jest teraz gotowy, żeby to robić i podejmuje dojrzałą decyzję, które mogą spotkać się z różnym odbiorem, ale nie można odmówić dojrzałości, którą tutaj popiera nawet Green Arrow. Troszkę wybiegając w przyszłość, jeżeli chodzi o tę serię, także mamy pokazaną dojrzałość, jeżeli mamy kąt przyznawania się do swoich błędów. Ponieważ jest taka sytuacja z konkretną grupą złoczyńców, kiedy Wally West ocenia ich odgórnie, bardzo powierzchownie. Po prostu widzi w jakiej sytuacji i od razu mówi, że okej, jest taki, tak, trzeba mi skopać dupę. Troszkę później okazuje się, że był w bardzo dużym błędzie. I co robi w tym momencie Wally West? Nie będzie udawał, że ho, 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 bo ja mam zawsze rację i tak dalej, tylko on wprost mówi, okej, pomyliłem się, mój błąd, przepraszam i od razu idzie go rozwiązać w odpowiedni sposób. I to jest kolejna pozytywna cecha, że nie mamy jednak bohatera, który z głową w chmurach lata i nic do niego nie dociera, tylko on sam potrafi dojść do pewnych kwestii i podjąć, myślę, że takie bardzo istotne rozwiązania dojrzałe, które szybko oczyszczają sytuację. I właśnie, że nie jest to bohater, który będzie rozwiązał sytuację typowo nogami czy rękoma, tylko za pomocą rozmowy. Rozmowa, która niekiedy potrafi mieć większy wpływ niż te widowiskowe łupu-dubu. Więc to jest też kolejna rzecz, która pozytywnie działa dla mnie jako u Wally'ego. Jest to kilka cech, które ja wymieniłem u Wally'ego Westa i na tym już kończę swój wywód, ponieważ ja postarałem się w tym materiale mieć takie najważniejsze dla mnie cechy, jeżeli mówimy o tym bohaterze w kontekście ujęcia superbohaterskiego i prywatnego.
kwestie, które myślę, że pokazują nam obraz postaci, która jak najbardziej może być tym najlepszym Flashem, a jeżeli nie uznajemy go takiego, to jednak ma te mocne aspiracje, aby choć go postrzegać jako pełnowartościową postać, bardzo barwną i myślę, że na swój sposób pouczającą. Ponieważ ja obserwując Fuliego, nawet pod kątem relacji z ludźmi, jak się do nich odnosi, jak rozmawia i przede wszystkim jak traktuje swoją rodzinę, jak potrafi znaleźć dla nich czas i mieć także czas na tą swoją superbohaterskość, jest troszkę aspirujące. Ja nawet niekiedy będąc w gorszych momentach swojego życia, sięgając po komiksy z Wallim, szczególnie po komiksy Jeremy'ego Adamsa, potrafię nabrać wiarę w siebie, bardziej optymistyczne podejście i troszkę nauczyć się, jak postępować i obcować w tym świecie, co myślę, że jest dobre, ponieważ komiksy poza wartością rozrywkową powinny być dla nas trochę pouczające, żebyśmy my coś z nich wynosili. I to tyle ode mnie. Uwierzcie, że ja o Wallim mogłem rozmawiać godzinami. Może dniami, nie wiem, nigdy się nie podejmowałem takiej rozmowy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wy postrzegacie Wallego. Czy również dla Was jest on najlepszym speedsterem? Jeżeli tak, dlaczego tak uważacie? A jeżeli nie, albo go po prostu nie lubicie, tym bardziej dajcie znać. Chętnie zapoznam się z Waszymi opiniami i porozmawiam na ten temat. I jeszcze raz, to tyle ode mnie. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę.